Astronomia właśnie dzięki rozwojowi fizyki, dzięki rozwojowi instrumentów astronomicznych pozwoliła nam badać rzeczy, które się dzieją na końcu wszechświata, a im coś jest dalej, tym jest starsze. Radio naukowe. Co i skąd wiemy o samych początkach wszechświata? Jak głęboko w jego historię jesteśmy w stanie sięgnąć? I jak wiele dowiedzieliśmy się w ciągu ostatnich dekad? Nazywam się Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe, podcast, który działa i rozwija się dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie Patronite. W tym odcinku o numerze 60 temat klasyczny. Wielki wybuch i jego tajemnice. Zaczynamy. Ladies and gentlemen. This discovery has taken a long time. We have detected... Gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science, we are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowa. Łącz wiedza. Gościem radia naukowego jest dr Stanisław Bajtlik z Centrum astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika, jedna z legend popularyzacji astronomii w Polsce. Dzień <grym> Dzie dobry. <grym> Dziękuję za No taką taka jest prawda. No. A zdradzę Państwu trochę kulis, otóż nagrywamy naszą rozmowę w sali wykładowej Centrum Astronomicznego Mikołaja Kopernika, także okoliczności są bardzo piękne, a będziemy rozmawiać o samych początkach. I mam takie pytanie. Wstępne. To znaczy, czy Twoim zdaniem, my jako ludzie nauka wiemy dużo czy mało o początkach Wszechświata? Nic nie jest duże, ani małe samo z siebie, tylko zawsze w porównaniu. W porównaniu z tym, co wiedzieliśmy jeszcze 100 lat temu, a nawet jeszcze powiedzmy 70 lat temu, to wiemy bardzo dużo. Bardzo dużo. Czy to jest obiektywnie dużo, to znaczy w stosunku do jakiejś pełnej, ostatecznej prawdy o Wszechświecie i o jego początkach, to trudno ocenić. Bo po prostu nie wiemy, ile jeszcze nie wiemy. Ale sporo wiemy. To na bardzo pewno. dużo wiemy. Bo my się skupiamy zwykle na tym, że nie wiemy, że jeszcze nie wiemy tych samych początków, że tam że był ten czas, czego nie było. Ja myślę, że to, co jest bardzo ważne, to jest to, że sądzimy, że zdajemy sobie sprawę, w dużej mierze zdajemy sobie sprawę z tego, czego jeszcze nie wiemy. Przez tysiące lat ludzie myśleli albo, że wszechświat nie miał początku, to znaczy, że istniał od zawsze. Albo myśleli, że wszechświat został stworzony 6 tysięcy lat temu, czy coś w tym rodzaju. Dopiero powstanie ogólnej teorii względności było momentem przełomowym, dlatego że już w dwudziestych latach ubiegłego wieku odkryto, że z tej teorii wynika, iż wszechświat. Miał początek, dlatego że odkryto, że wszechświat musi się rozszerzać. To zostało bardzo szybko, po kilku latach, potwierdzone obserwacyjnie jako efekt tzw. ucieczki galaktyk. Zauważono, że galaktyki, które są takimi podstawowymi cegiełkami rozkładu materii we wszechświecie, to są skupiska setek miliardów gwiazd, że galaktyki oddalają się od siebie i to z prędkością proporcjonalną do odległości pomiędzy nimi. Jeżeli galaktyki się oddalają, to znaczy, że w przeszłości musiały być bliżej siebie. To znaczy, że musiał być taki moment, w którym nie mogło być galaktyk, dlatego że byłyby tak blisko siebie, że gwiazdy nie rozróżniałyby tych galaktyk, nie wiedziałyby, do której galaktyki należą. Jeżeli cofniemy się jeszcze dalej w, w głąb czasu, to zrozumiemy, że kiedyś musiała być taka epoka, w której. Nie mogło być nawet gwiazd, dlatego że odległości pomiędzy nimi byłyby tak małe, że atomy, z których są zbudowane, no nie wiedziałyby, do której gwiazdy należą. Jeszcze wcześniej musiała być taka epoka, w której nie mogło być atomów, dlatego że odległości pomiędzy nimi byłyby mniejsze niż ich rozmiary. Musiała powstać taka zupa, mieszanina elektronów. Joner atomowych. Wcześniej jeszcze nie mogło być nawet jąder atomowych, bo nukleony, czyli protony i neutrony, z których są zbudowane, byłyby zbyt blisko siebie. A jeszcze wcześniej musiała być taka epoka, w której nie mogło być nawet nukleonów. Wszechświat musiał być wypełniony taką zupą kwarkową. Co więcej, w 60. latach odkryto coś, co zostało przewidziane znacznie wcześniej, coś, co zostało przewidziane w latach 40. ubiegłego wieku. Odkryto tzw. Tak mikrofalowe promieniowanie tła. To jest promieniowanie elektromagnetyczne, które wypełnia równomiernie cały wszechświat. W promieniowaniu elektromagnetycznemu można przypisać temperaturę. I obecnie ta temperatura wynosi 2,7 Kelwina. Czyli bardzo, bardzo, bardzo mało. To jest mało. bardzo, bardzo mało, to jest blisko zera absolutnego, czyli wszechświat jest bardzo zimny. Ale jeżeli to promieniowanie, podobnie jak materia, jak cząstki materii, prześledzimy losy tego promieniowania w, w, w przeszłości, no to im bardziej się cofniemy w przeszłość, tym to promieniowanie musiało mieć wyższą temperaturę. Czyli w tym momencie, do którego przed chwilą dojechaliśmy, wtedy kiedy wszechświat był wypełniony tą taką zupą kwarkową, to promieniowanie musiało mieć ogromną temperaturę. Miliardów stopni. Bardzo chętnie będę wędrować przez ten czas, kiedy już coś wiemy o, o, o wszechświecie. Natomiast chciałabym jeszcze zapytać o jedną ciekawostkę. Czy to jest prawda, że kiedy się włączy telewizor i nie ma żadnego kanału, tylko śnieży, to jakiś tam odsetek tego, co śnieży, to to jest właśnie mikrofalowe promieniowanie tła, czyli echo wielkiego wybuchu? Tak, to prawda. To jest około 1% mocy tego szumu na ekranie telewizora. To jest właśnie rejestrowane przez Antenę, mikrofalowe promieniowanie tła. Czyli to. możemy oglądać wielki Możemy wybuch. oglądać, w tym sensie możemy oglądać. Ale teraz wracając do mm. tej opowieści, to dojechaliśmy do takiej epoki, w której wszechświat był wypełniony fotonami o bardzo wysokiej energii, czyli cząstkami światła, cząstkami promieniowania elektromagnetycznego oraz kwarkami. Tu zaczynają się problemy. Jak daleko w przeszłość możemy ekstrapolować. Niektórzy uważają, że możemy się posunąć jeszcze, jeszcze dalej. Inni uważają, że dosyć szybko dochodzimy do momentu, w którym materia znajdowała się w stanie, w którym załamują się znane nam prawa fizyki. I tutaj jest spór, jak daleko możemy się posunąć, ale wielu fizyków, no może nawet większość, uważa, że możemy się cofnąć do epoki, w której wiek wszechświata wynosił około 10 do minus 33 sekundy, czyli to jest 0,0000 i na 31 miejscu po przecinku jedynka. Taki niewyobrażalnie mały, mały ułamek sekundy, że do tego momentu możemy dojechać stosując znane nam z ziemskich laboratoriów prawa fizyki. Ale to jest chyba trochę później niż ta era Planka słynna. To jest później niż era Planka, tak. Niektórzy uważają, że możemy się cofnąć do tak zwanej ery Planka. To jest 10 do minus chyba 43, 43 tak, tak. sekundy, czyli 0,000 i jest jedynka. Wtedy już na pewno prawa fizyki nie działają, dlatego że rozmiar tego przyczynowo związanego wszechświata jest mniejszy niż rozmiary najmniejszych cząstek elementarnych. To zacznijmy od początku. Znaczy, od początku, czymkolwiek ten początek jest, ale to może ustalmy właśnie po kolei. Ta era Plancka, 10 do minus 43 sekundy, je prawdopodobnie mały czas i mówi, że się załamują prawa y, fizyki. Znaczy, tak jak my je opisujemy. Te, te prawa, które znamy. Te, te prawa, które znamy. I dlatego tam nie możemy sięgnąć, bo co? Bo nie możemy tego zweryfikować, możemy sobie tylko tam dywagować. Bo nie znamy praw fizyki, które opisywałyby wszechświat w takim stanie. Mało tego. Niektórzy fizycy uważają, że to jest moment, w którym. Załamuje się nasze rozumienie przestrzeni i czasu. Zastanawiają się, i są takie teorie, ale oczywiście to są głównie matematyczne spekulacje, że wtedy ujawnia się taka ziarnista struktura samej przestrzeni, że przestrzeń, co nam się wydaje czymś zupełnie ciągłym, to znaczy, że możemy z jednego punktu przesuwać się do dowolnie bliskiego drugiego punktu. W ciągły sposób. Niektórzy fizycy badają takie matematyczne teorie, które przewidują, że przestrzeń wtedy jak gdyby rozpada się, staje się dyskretna. Czyli to, też jakby ma cząstki, takie schodki. W, wyobraźmy mhm. sobie, zeszyt w kratkę. Mhm. I wyobraźmy sobie, że reguły przesuwania ołówka potem zeszycie są takie, że możemy się przesunąć tylko od jednego skrzyżowania tych linii tworzących kratkę do drugiego skrzyżowania, ale że nie możemy się znaleźć pomiędzy tymi punktami. Takie teorie też są rozważane. I tak by być może mogło być na tym super samosieńkim początku. Tego nie wiemy. A, w ty, a był wtedy czas, czy nie? No więc właśnie z czasem jest podobny problem, że pytanie jest, kiedy ten czas się urodził. Jeżeli była ta chwila zero, kiedy wszystko się zaczęło, bo też można sobie budować, spekulować na temat takich teorii, w których takiej chwili nie było, w której no i tu są różne możliwości. Trochę nam się język załamuje, też taki mówiony po prostu, nie? Jak o tym opowiadać? On się załamuje, bo staramy się te bardzo trudne rzeczy, i głównie matematyczne, uprościć i uprzystępnić. Ale ci, którzy się tym zajmują, posługują się tymi pojęciami w ścisły sposób. Z tym początkiem wszechświata są jeszcze takie oto problemy. Kiedy obserwujemy wszechświat dzisiaj, to patrząc w jednym kierunku, w danym kierunku na niebo, możemy po pierwsze zmierzyć temperaturę promieniowania i przekonać się, że ona wynosi 2,7 Kelwina. Możemy policzyć, jaka jest gęstość galaktyk, czyli liczba galaktyk w jednostce objętości obserwowanych w danym kierunku. Ale jak spojrzymy w kierunku przeciwnym, to zobaczymy, Taką samą zmierzymy taką samą temperaturę promieniowania tła i wyznaczymy taką samą liczbę galaktyk w jednostce objętości. Tymczasem te obszary znajdują się w takiej odległości, że światło w ciągu całego wieku wszechświata nie mogło przelecieć z tego obszaru w, w pierwszym kierunku do obszaru w drugim kierunku. Prędkość światła jest skończona. A, zatem... A w tym sensie, że my jesteśmy w jakimś tam środku i patrzymy... Nie, my nie jesteśmy w środku, my jesteśmy w danym punkcie. Ja mówię tylko w danym, w tym, tak. w tym moment, mówię o tej obserwacji, że my jesteśmy, dobrze, jesteśmy w swoim miejscu obserwacyjnym i patrzymy w uproszczeniu powiedzmy w prawo, no i z tego... Tak. Prawo do nas leciało bardzo długo to światło, i do nas no, dołączyło się przez cały wiek świata, tak. który wynosi około 14 tak, miliardów. Tak. lat. Ale jak spojrzymy w nasze, tu jest bardzo duża umowność lewo, no to stamtąd też do nas leci, tak. ale te skrajne punkty z lewej i z prawej, one się wzajemnie by nie widziały właśnie. Tak. O to tutaj tak, chodzi. Tak, o to chodzi. Tymczasem one mają takie same własności. I powstaje pytanie, dlaczego? Na ogół, jeżeli coś jest takie homogeniczne, czyli jednorodne. To znaczy, że w każdym punkcie ma takie same własności. To wynika z tego, że pomiędzy tymi punktami możliwe było jakieś oddziaływanie. Cząstki się mogły zderzać, cząstki mogły przenikać z jednego punktu do drugiego. Świ ciepło czy światło mogło przechodzić z jednego punktu do drugiego. Tymczasem tutaj mówimy o obszarach, które nie mogły być w żadnej komunikacji ze sobą. Mało tego, wcale nie trzeba patrzeć w prawo i w lewo, czyli w kierunkach przeciwnych. Jak spojrzymy w jakimś kierunku na niebo, to wystarczy, że przesuniemy się, przesuniemy nasze obserwacje o kilka stopni kątowych i już zobaczymy obszar, który w ciągu całego wieku wszechświata nie mógł być w przyczynowym kontakcie z tym obszarem pierwszym. No ale jak nie mógł być, a na tym samym początku nie mógł być? No właśnie o to chodzi, że nie mógł. Dlatego, że na samym początku wiek świata był bardzo krótki ułamek sekundy i wtedy odległości pomiędzy tymi obszarami, chociaż były bardzo małe, no to, to ten czas dostępny był jeszcze na tyle mały, że te obszary się nie mogły komunikować. To był jeden z paradoksów i problemów teorii Wielkiego Wybuchu. Jak to jest możliwe, że wszechświat jest taki jednorodny? Drugim takim problemem teorii Wielkiego Wybuchu było, dlaczego wszechświat jest taki, jak mówią w żargonie fizycy, płaski. Ogólna teoria względności przewiduje, że czasoprzestrzeń może być zakrzywiona. Jeżeli materii jest mało, to przestrzeń ma, jak się mówi, ujemną krzywiznę, to znaczy. To jest trudno sobie wyobrazić w przypadku trzy, a jeszcze bardziej czterowymiarowej czasoprzestrzeni. Ale jeżeli byśmy sobie zbudowali taki model dwuwymiarowego wszechświata, taki, że żyjemy nie w trójwymiarowej przestrzeni, ale w dwuwymiarowej, to wtedy geometria tego wszechświata odpowiadałaby powierzchni siodła. Suma kątów w trójkącie, która. Na kartce papieru płaskiej zawsze wynosi 180 stopni, jak nas uczą w szkołach. Na powierzchni siodła narysowany trójkąt zawsze będzie miał sumę kątów mniejszą od 180 stopni. Ale jeśli materii jest dużo, to geometria wszechświata w tym dwuwymiarowym analogu będzie odpowiadać powierzchni kuli. Na powierzchni kuli sumy kątów we wszystkich trójkątach są większe od 180 stopni. I jest wyróżniona geometria. Wszechświat może mieć geometrię płaską, i ten dwuwymiarowy wszechświat, ten analog, odpowiadałby po prostu powierzchni stołu. I sumy kątów w trójkątach dowolnych zawsze wynosiłyby 180 stopni. I tak jest, nawet w bardzo dużych skalach? I z obserwacji astronomicznych wynika, że wszechświat z bardzo du dużą dokładnością ma geometrię odpowiadającą właśnie tej geometrii płaskiej, tej dwuwymiarowym dwu analogu powierzchni stołu. Tymczasem z równań ogólnej teorii względności wynika, że jest to możliwe wyłącznie w przypadku niesłychanie precyzyjnie dobranych, tak, tak zwanych warunków początkowych. To znaczy, że na początku wszechświata, bo rozmawiamy przecież mhm. głównie o początku, średnia gęstość materii wypełniającej wszechświat, czyli masa w, w danej jednostce objętości, musiały być bardzo dobrze dostrojone do tego warunku, który zapewni, że wszechświat będzie miał geometrię euklidesową, geometrię płaską, taką jak powierzchnia stołu. A gdyby miał, gdyby, gdyby miał, był siodełkiem albo gdyby był kulą, to co by było? Gdyby był kulą, ten dwumiarowy analog, prawda, czyli nasz trójwymiarowy wszechświat miałby taką mhm. geometrię inną jak, geometrię tak. Jak, tak, to wszechświat zakończyłby swoją ewolucję błyskawicznie, zanim powstałyby gwiazdy czy galaktyki. Gdyby z kolei gdyby y, miał geometrię taką jak siodło, mhm. to Proszę. rozjechałby się też bardzo szybko i znowu materia nie mogłaby w tym wszechświecie utworzyć gwiazd ani galaktyk. Powstaje pytanie dlaczego? Wszechświat uzyskał ten, te własności, które zapewniają, że istnieje 14 miliardów lat, że powstały galaktyki, że powstały gwiazdy i, i że w końcu mogło powstać życie. To, to była zagadka. I te problemy teorii wielkiego wybuchu na początku lat 80. zaproponowano rozwiązanie, rozwiązanie tych problemów. I tym rozwiązaniem miała być teoria kosmicznej inflacji. Zgodnie z tą teorią, oprócz zwykłej materii, atomów, tego, z czego my jesteśmy zrobieni, powietrze wokół nas, woda i tak dalej. We wszechświecie wiemy, że istnieje tak zwana ciemna materia, czyli materia, która, której jeszcze nie wykryliśmy w laboratorium, ale widzimy skutki jej istnienia we wszechświecie. Ale oprócz tych dwóch składników, wszechświat w ogromnej mierze, w około 75% czy 70%, wypełniony jest tajemniczym ośrodkiem o niezwykłych własnościach. Jest to tak zwana ciemna energia. To jest tylko nazwa. Ale jest to pewien ośrodek, który ma niezwykłe własności, które polegają na tym, że po pierwsze ma ujemne ciśnienie, a po drugie ma taką dziwną własność że jeśli zamkniemy go w naczyniu i będziemy to naczynie powiększać, czyli na przykład za, za, z, wtłaczamy go do cylindra z tłokiem mhm. i ten tłok wyciągamy, także objętość wypełniona tym ośrodkiem wewnątrz cylindra powiększa się. No to jeśli to zrobimy na przykład ze zwykłym gazem, to się rozrzedzi. To się rozrzedzi. Tymczasem ten ośrodek ma taką własność, że jego gęstość będzie stała pomimo powiększającej się objętości. I te dwie niezwykłe własności sprawiają, za przyczyną tego, iż w ogólnej teorii względności, tym, co decyduje o, nazwijmy to, grawitacji, czyli to, co ma wpływ na kształt czasoprzestrzeni, a to z kolei ma wpływ na, na to, jak się ciała poruszają, jest nie tylko materia, nie tylko gęstość materii, tak jak w teorii Newtona, w prawie powszechnego ciążenia, ale również ciśnienie. I to ujemne ciśnienie sprawia, że jak wynika z równań Einsteina, na początku wszechświata, kiedy ta ciemna energia dominowała w sensie masy, gęstości nad zwykłą materią i nad ciemną materią, że wszechświat rozszerzał się w niezwykle szybki sposób. Rozszerzał się w tempie eksponencjalnym, w, 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 czyli odległości we wszechświecie zwiększały się z, zgodnie z prawem e, czyli podstawa logarytmów naturalnych, do potęgi t, czyli czas. W tempie eksponencjalnym, bardzo szybkim. Dzisiaj wszechświat rozszerza się w tempie potęgowym, to znaczy odległości pomiędzy dowolnie wybranymi punktami powiększają się jak czas. Do którejś potęgi, a więc o wiele wolniej. I ten gwałtowny, eksponencjalny roz, rozwój, rozrost, powiększanie się wszechświata spowodował, że po pierwsze, nawet jeśli początkowo ta gęstość materii nie była tak dostrojona, żeby sprawić, że wszechświat jest płaski, to wskutek tej gwałtownej ekspansji taka się stała. To jest pierwsze. Czyli to by znaczyło, że to nie jest nic szczególnego, ta płaskość? No, teoria kosmicznej inflacji właśnie mhm. chcę tak postulować. Mhm. Drugi, druga taka rzecz wynikająca z teorii inflacji jest taka, że te obszary, które nam się wydają, nigdy nie były w kontakcie przyczynowo-skutkowym, na samym początku wszechświata były. Były bardzo blisko siebie, ale wskutek tej gwałtownej, eksponencjalnej. Inflacyjnej epoki, w której wszechświat się rozszerzał, one się rozjechały, one wyjechały poza to, co naiwnie nazywalibyśmy tym horyzontem zdarzeń, tym obszarem przyczynowo-skutkowo związanym. Ponieważ ten obszar się z czasem powiększał, to one jak gdyby z powrotem wjechały do obszaru, który jest objęty tym horyzontem zdarzeń. Czyli że my obserwujemy te odległe, przeciwległe obszary i myśląc, że wszechświat cały czas się rozszerzał w tempie potęgowym, widzimy, że mamy paradoks, bo te obszary nie mogły być ze sobą przyczynowo związane. Natomiast jeżeli uwzględnimy, że była epoka, w której wszechświat rozszerzał się w tym tempie inflacyjnym, to, to z tego wynika, że one były kiedyś w obszarze przyczynowo-związanym, wyjechały z niego, a potem ten obszar się powiększył i z powrotem je objął. To kiedy była inflacja, jak długo trwała? No tego nie wiadomo, bo to są. To, to ciągle są spekulacje, nie mamy obserwacyjnych dowodów na inflację. Dowody są takie logiczne, że jeżeli chcemy się pozbyć tego paradoksu przyczynowości, jeżeli się chcemy pozbyć tego paradoksu płaskości wszechświata, to możliwe, że inflacja rzeczywiście była na samym początku wszechświata. Potem się skończyła, dlatego że gęstość tej ciemnej energii już nie, nie pozwalała napędzać tej inflacji. I ta inflacja była. W mniej więcej w epoce 10 do minus 33 sekundy, i trwała bardzo krótko. Trwała maleńki ułamek sekundy, ale to wystarczyło, żeby nadać wszechświatowi te własności, które dzisiaj obserwujemy. Ale powtarzam, to jest ciągle hipoteza. Poszukujemy dowodów na to, że inflacja rzeczywiście miała miejsce, i tymi dowodami mogłyby być. Jak się wydaje, w tej chwili jedyną drogą do obserwacyjnego, choć pośredniego wykazania, potwierdzenia, że inflacja rzeczywiście nastąpiła, są obserwacje mikrofalowego promieniowania tła. Powiedziałem, że ono wypełnia wszechświat w taki bardzo równomierny sposób prawie równomierny. To jest najstarsze światło we wszechświecie, i, i ob, robię obserwując. Rozkład temperatury tego promieniowania na całym niebie, my budujemy coś w rodzaju fotografii wszechświata w wieku niemowlęcym. Kiedy to było 300 tysięcy lat? Około 300 tysięcy mhm. lat po wielkim wybuchu. Odstępstwa od równomierności rozkładu temperatury na niebie są bardzo małe. To jest mniej więcej jedna stutysięczna część Kelwina. Różnicy temperatury pomiędzy jednym punktem na niebie a drugim punktem na niebie. I te różnice. Są, są fotografią takich pierwotnych nierównomierności w rozkładzie materii. I te nierównomierności odegrały fundamentalną rolę, dlatego, że z nich, wskutek niestabilności grawitacyjnej, powstały później galaktyki, gwiazdy, gromady galaktyki. Wszystko to ta, powstała ta struktura, wielkoskalowa struktura, którą obserwujemy we wszechświecie. Otóż w tym promieniowaniu tła. W rozkładzie temperatury na niebie zawarte jest nie, ty, nie tylko to zdjęcie niemowlęcego wszechświata, ale zawarta jest też informacja bardzo ważna o tym, jakie były prędkości materii, takie swoiste prędkości, niezależne od prędkości wynikających z ekspansji wszechświata, takie ruchy materii we wczesnym wszechświecie. I to jest zapisane w polaryzacji tego promieniowania. Promieniowanie tła, mikrofalowe promieniowanie tła, to jest promieniowanie elektromagnetyczne. W pewnym sensie można powiedzieć, że to jest światło. Otóż światło jest falą elektromagnetyczną, czyli jest zaburzeniami pola elektrycznego i magnetycznego w przestrzeni. To pole można opisać przy pomocy wektora, czyli takiej strzałki. Fotony niosą informację o tym, jak ten wektor jest, jest zorientowany. Polaryzacja polega na ułożeniu tych wektorów w jednej płaszczyźnie. Mikrofalowe promieniowanie tła jest częściowo spolaryzowane i ta polaryzacja była y, obserwowana. Taką polaryzację nazywamy polaryzacją liniową. Czyli tak różnica temperatur, te jedna stutysięczna Kelwina niesie informację o rozkładzie gęstości materii w niemowlęcym wszechświecie. Badanie polaryzacji liniowej pozwala wyznaczyć, jakie były różnice prędkości pomiędzy różnymi obszarami. Ale jest jeszcze inny rodzaj polaryzacji, tak zwana polaryzacja kołowa. I ta polaryzacja byłaby wywołana tłem fal grawitacyjnych generowanych przez inflację. Z teorii inflacji wynika, że inflacja powinna generować Fale grawitacyjne. O falach grawitacyjnych ostatnio bardzo dużo się mówiło, tylko że te fale grawitacyjne, które udało się zarejestrować w ziemskich laboratoriach, to są fale, które powstają w wyniku zderzeń czarnych dziur, zderzeń gwiazdy neutronowej z czarną dziurą, świeżych wydarzeń. Zderzeń dwóch gwiazd neutronowych. Czyli zdarzeń, które wydarzyły się stosunkowo blisko i stosunkowo niedawno. Dlatego te fale są dosyć silne. Na, na, Silne. 30 lat zajęło zbudowanie detektorów, które byłyby w stanie. Są je ultra delikatne, wrażliwe tak, i tak, precyzyjne. Tak. Tak. Otóż te, to tło fal grawitacyjnych, które powstałyby w wyniku inflacji, jest o wiele, o wiele słabsze i ma. Częstości, czy te fale ma, mają długości fal zupełnie inne niż to, co mogą zarejestrować nasze detektory. Czyli technicznie nie do zrobienia jest to, żebyśmy mogli zarejestrować no takie No więc fale? właśnie mamy nadzieję, że zrobimy to. Jednakże bezpośrednio? Po, pośrednio. Pośrednio, no właśnie. To znaczy tego typu fale grawitacyjne wpły oddziałując, wpływając na... Na to promieniowanie tła wywoływałyby w tym promieniowaniu polaryzację kołową. Możliwość rejestracji tej polaryzacji kołowej, to, to jest na granicy naszych obecnych technicznych możliwości. Mam, były już doniesienia, które nie zostały potwierdzone. O wykryciu tej polaryzacji kołowej. Nie zostały potwierdzone. Cały czas. Tak pamiętam, kilka lat temu huknęło w internecie. Tak, tak. tak, eksperyment biceps na Antarktydzie i takie rzeczy. Tak więc jest szansa, że zarejestrujemy polaryzację kołową. I wtedy będziemy mogli powiedzieć coś o tym tle fal grawitacyjnych i zobaczyć, czy to jest. Taki sygnał, jakiego spodziewamy się w wyniku inflacji. Będzie to oczywiście bardzo pośrednia, ale jednak wskazówka, że teoria inflacji jest poprawna. Chciałoby się oczywiście zobaczyć bezpośrednio, zarejestrować bezpośrednio takie fale grawitacyjne poinflacyjne, ale to chyba naprawdę jest niemożliwe, bo o ile sobie dobrze przypominam, ta amplituda, Pierwszych fal grawitacyjnych, które zarejestrowaliśmy, to zdaje się, była chyba mniejsza od rozmiarów atomu. Od rozmiarów protonu. Od rozmiarów protonu, tak. Czyli leciała sobie fala grawitacyjna z czarnych dziur, względnie nieodległych i względnie niedawno się to wydarzyło w porównaniu z inflacją, o czym rozmawiamy. I tak jak one przechodziły przez Ziemię, to właśnie czasoprzestrzeń zafalowała w amplitudzie mniejszej niż proton. A my byliśmy w stanie to zarejestrować. To jest naprawdę fenomenalne. Chciałabym zapytać jeszcze o tak. Dlaczego era Plancka, wracając do tych samiutkich początków, to jest właśnie 10 do minus 43 sekundy? Co się, co, co, dlaczego akurat taki czas jest tutaj istotny? W no, fizyce są takie stałe, fundamentalne. Kiedyś jak chodziliśmy do szkoły, dziesiątki lat temu, to musieliśmy nosić w tornistrze tablice fizyczne. I to były takie grube książeczki, i tam były tysiące stałych fizycznych. Dzisiaj rozumiemy, że tak naprawdę to nie były żadne stałe fizyczne, bo to były wielkości, które przynajmniej w zasadzie możemy wyliczyć. No, na przykład prędkość dźwięku w wodzie mo można z pierwszych zasad, z fundamentalnych praw fizyki w zasadzie obliczyć. Oczywiście nikt tego nie robi, to się mierzy w eksperymencie. I, i, no tak, szkoda sobie i, i zawracać szkoda głowę. Szkoda sobie tak. tym zawracać głowę, bo to jest bardzo trudne. W, w wielu przypadkach, akurat w wodzie to jest łatwe czy tam własności mechaniczne jakichś ciał stałych, czy coś takiego, to... więc to nie są prawdziwe stałe fizyczne. Takie fundamentalne stałe fizyczne to są takie wielkości jak stała grawitacji, czyli to jest ta stała, która pojawia się w prawie powszechnego ciążenia Newtona, tradycyjnie oznaczana literą G, duże. To jest prędkość światła, która wynosi około 300 tys. km na sekundę. Znaczy nie około, w tej chwili to już wiadomo, że to jest dokładnie 300 tysięcy kilometrów na sekundę. To jest stała, stała planka, czyli to jest stała, która no, opisuje różne prawa i różne zjawiska zachodzące w mikroświecie, w świecie cząstek elementarnych i atomów. Z kombinacji tych stałych, a których więc. których nie da się wyprowadzić z niczego innego. Iloczynów, ilorazów mhm. i odpowiednich potęg. Można zbudować takie wielkości jak właśnie czas. I ten czas nazywamy czasem planka. Można zbudować jednostkę masy, znowu stosując inną kombinację tych stałych. I można zbudować kombinację odległości. Wielkość o, o wymiarze odległości. I to znowu trzeba tylko te, te stałe fundamentalne w inny sposób połączyć. A więc to jest stała, która stąd się bierze, ale, ale czy ona wyraża coś głębszego, czy wiąże się z jakimś zjawiskiem, które wtedy zaszło, tego nie wiemy. Ale to tutaj znaczy, czas... że to 10 do minus 43, to znaczy, że krócej się nie da? Że, że na pewno znane nam obecnie prawa fizyki wtedy już mhm. nie są słuszne. I tutaj... Na samym początku wspomniałem, że przez tysiące lat ludzie spierali się o to, czy wszechświat istniał wiecznie, czy też miał swój początek kiedyś. Teraz cały czas mówimy o teorii wielkiego wybuchu, która zakłada, że ten wielki wybuch nastąpił około 14 miliardów lat temu, że była ta chwila zero. Ale wspomniałem też o tej możliwości, o której spekulują fizycy czy matematycy, że w, na tym samym początku to jak gdyby. Zanika pojęcie przestrzeni i prawdopodobnie również czasu. I są fizycy, między innymi Roger Penrose, laureat Nagrody Nobla sprzed kilku lat, którzy budują teorie przewidujące taki cykliczny wszechświat. To znaczy, że nie było tej chwili zero. Że owszem, wszechświat przechodził przez ten bardzo egzotyczny dla nas. Etap, ale nie, nie skurczył się do zera i nie, i nie miał takiego swojego początku, tylko że było płynne w miarę przejście do poprzedniej epoki. I on te epoki nazywa eonami i, i wyobraża sobie taki cykliczny wszechświat, który, który ewoluuje i przechodzi od jednego eonu do drugiego w, w taki, no, przez takie ekstremalne przejście, które my nazywamy wielkim wybuchem, ale które nie musi się wiązać z tą. Chwilą zero, z tym, że czas się urywa, czy też wtedy zaczyna. No to jesteśmy powiedzmy w jednym z tych eonów. Co się takiego musi wydarzyć, żeby była powtórka z historii. Gdzie to będzie? No to się wszystko tutaj rozjedzie? Ten wszechświat zmarznie do końca? Wszystkie gwiazdy wygasną? Wszystkie galaktyki się od siebie oddalą? I, to i jest, co? To jest czysta, to, ta, taka teoria, to jest czysta fantazja i spekulacja. I tu są różne możliwości. No wszechświat może się zapaść, skurczyć do takiego znowu bardzo małego... Rozmiaru i, i, i przejść w jakiś taki, no właśnie, płynny albo niepłynny sposób do kolejnej, do kolejnej epoki. To, to jest jedna możliwość. Druga możliwość jest taka, i to się niektórym podoba, chociaż większość fizyków uważa to za stratę czasu i, i czystą spekulację, że, że nasz wszechświat jest tylko jednym z wielu, że w, można to sobie wyobrazić w, w ten sposób, no, jak mamy w wannie pianę do kąpieli. I tam są te bombelki i one też tak żyją, tak. rozszerzają się, kurczą, pojawiają, znikają. Jest ich bardzo wiele. I, i ten, ten multi wszechświat według zwolenników takich poglądów, składałby się z takich to, można to nazwać domen, czyli takich obszarów, w których obowiązują jakieś prawa fizyki, które mają jakąś swoją ewolucję. Mają A, swoje stałe też. Mają mhm. swoje stałe, oczywiście. I są na tyle duże, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć tych innych wszechświatów, które do, do tego naszego obszaru przylegają. A tam mogą być inne prawa fizyki, inne stałe fizyczne i w związku z tym zupełnie inna ewolucja. Tych... Ale to jest takie i... zawracanie głowy. To ja też sobie tak mogę pogadać po prostu przy kawie o tym, że o, gdzieś tam coś tam jest, jakoś tam inaczej i kto mi coś zrobi, bo i tak nikt tego nigdy nie zweryfikuje. No więc nauka zawsze się rozwijała w ten sposób, że. Była twarda nauka, znaczy nie zawsze. Od czasu, jak się narodziła nowoczesna nauka, czyli powiedzmy od czasów Keplera, Galileusza, Newtona, Huka, ten, ten gwałtowny rozwój nauki w ostatnich 400 latach wynikał z wypracowania tak zwanej metody naukowej, która polega na tym, że, że nie spekulujemy, tylko obserwujemy, eksperymentujemy. Na podstawie wyników obserwacji i eksperymentów wyciągamy jakieś przypuszczenia. Jakieś hipotezy. I te hipotezy są twórcze wtedy, jeśli pozwalają na postulowanie kolejnych obserwacji, nowych obserwacji i nowych eksperymentów. Przeprowadzamy je i sprawdzamy. Czy one są zgodne z przewidywaniami tych hipotez? Jeżeli to zrobimy wielokrotnie i uzbieramy bardzo wiele takich potwierdzeń, to wtedy ta hipoteza staje się teorią naukową. I dalej ją sprawdzamy, weryfikujemy, ale to już, jest, to już ma status teorii naukowej. I to jest ta twarda nauka, która działa w ten sposób. Ale jeśli sobie wyobrazimy, że ta twarda nauka stanowi jakiś obszar, jakąś przestrzeń taką intelektualną, to ta przestrzeń jest. Otoczona takim obszarem mgła, mgławicowym, takim obszarem, który, w którym pojawiają się hipotezy. To nawet nie są hipotezy, pojawiają się spekulacje, które są zupełnie tak oderwane od eksperymentu, od obserwacji, które. No w, i jaki jest twój stosunek do tych spekulacji? Bo ja z tyłu głowy już słyszę teraz protesty. Nie ma czegoś takiego jak twarda nauka i jakaś miękka nauka. No jest albo nauka, albo nie ma nauki. To jest tak, że ogromna większość tych no, spekulacji z tego, z tego obszaru otaczającego twardą naukę idzie w niepamięć. Ale czasami pojawiają się jakieś takie dzikie hipotezy czy tam spekulacje, które po, po latach Zyskują tak, taki, taki charakter hipotezy i wchodzą do tego obszaru twardej nauki. Także moim zdaniem, ta hipoteza wielu, wielu światów jest, należy do tego obszaru no, mgławicowego. i, i nato, natomiast hipoteza inflacji to już jest tak, albo na granicy, albo już w obszarze tej twardej nauki, dlatego że, że pozwala na postulowanie obserwacji, które ewentualnie by ją potwierdziły. No, to jest właśnie ta poszukiwanie tej polaryzacji kołowej mm. w promieniowaniu tła. Czy możemy jeszcze krótko o materii, jak ona się kształtowała na samiutkich początkach, bo wiemy, że mamy tam ery, te ery były bardzo krótkie, ale tak dumnie brzmią, prawda, że tam era hadronowa, era leptonowa. Jak to się kształtowało pokrótce oraz skąd my to możemy wiedzieć? Na samym początku wszechświat był wypełniony taką bardzo gorącą plazmą, czyli mieszaniną cząstek światła i cząstek materii. I tymi cząstkami materii były kwarki, z których w miarę jak wszechświat ekspandował, to te kwarki się utworzyły nukleony. Jak wszechświat liczył sobie około jedną sekundę, to zaczęła się era pierwotnej nukleosyntezy, i wtedy nukleony łączyły się ze sobą i zaczynały tworzyć jądra izotopów najlżejszych pierwiastków, czyli wodoru, helu, trochę litu, bardzo mało berylu. Dalej już Wszechświat zbyt szybko się rozszerzył, stał się zbyt zimny, nie zbyt gęsty, tak. nie zdążyły powstać cięższe pierwiastki wszystkie cięższe pierwiastki aż do żelaza powstały wewnątrz gwiazd w jądrach gwiazd, w tych reaktorach jądrowych, jakimi są gwiazdy, a jeszcze cięższe pierwiastki powstały w bardziej egzotycznych sytuacjach, typu zderzenia gwiazd i tak dalej. Wiatr, oddziaływanie wiatru gwiazdowego z, z, z gazem międzygwiazdowym i tak dalej. Więc to była ranoklosyntezy. Po czym Wszechświat był wypełniony tymi jądrami izotopów lekkich pierwiastków fotonami, i elektronami. I jak liczył sobie około 300 tysięcy lat, to stał się na tyle zimny, ale jeszcze dostatecznie gorący, bo wtedy gęstość wszechświata to było średnia gęstość materii we wszechświecie, wynosiła około, około 1 grama na centymetr sześcienny, czyli tyle co gęstość wody. I na tyle zimny, że elektrony mogły zostać wyłapane przez te jądra izotopów ciężkich pierwiastków i powstały neutralne atomy to trochę to zajęło. No, 300 tysięcy lat. Natomiast sama pierwotna nukleosynteza, czyli mhm. tworzenie jąder tych izotopów, to trwało Króciutko, 3 minuty. Tak. Stąd Słynny, tytuł słynnej tak. książki Weinberga, Stevena Weinberga pierwsze 3 minuty. Natomiast w związku z początkiem naszego świata jest bardzo ciekawe pytanie. Na początku, jeszcze przed powstaniem barionów, czyli... no Protonów, neutronów było tak gęsto i tak gorąco, że cząstki materii i antymaterii były w równowadze. Było ich mniej więcej tyle samo. I powstaje pytanie: dlaczego w dzisiejszym wszechświecie mamy tylko materię, nie mamy antymaterii? Skąd się to wzięło? No bo wiadomo, że jak się cząstka materii spotka z cząstką antymaterii, to one, jak to mówimy, anihilują, znikają. Po, pozostaje po nich, żeby się zachowała energia i pęd, pozostaje, pozostają fotony. Czyli gdyby ta równowaga liczbowa cząstek materii i antymaterii była utrzymana, to one na początku wszechświata by ze sobą zanihilowały i zostałoby tylko promieniowanie, światło. No i co się do takiego stało? No więc właśnie, to jest zagadka. Skąd się wzięła ta nadwyżka cząstek materii nad cząstkami antymaterii? Ta nadwyżka była bardzo niewielka. Jedna dodatkowa cząstka materii na miliard cząstek materii i antymaterii. Te cząstki materii i antymaterii zanihilowały ze sobą. Powstało światło, mikrofalowe promieniowanie tła. Natomiast ta jedna cząstka już nie miała pary i została. I jesteśmy i dzięki temu gadamy ze sobą. Tak. Tutaj są różne hipotezy. Na ten temat były prace w latach 60. -tych. między innymi rosyjski fizyk Sacharow tym się zajmował i napisał jedną z pierwszych prac na ten temat. Wygląda na to, że to się wiąże z takimi fundamentalnymi prawami obowiązującymi w świecie cząstek elementarnych, że chodzi o to, że już na poziomie cząstek elementarnych pojawia się asymetria w czasie. Prawa fizyki są odwracalne w czasie. Jak mamy patrzymy na, na bilard, na kule bilardowe, to one moż, można odwrócić film i wszystko będzie dobrze. Nie zauważymy, że to, że to działa w złą stronę. Tymczasem na poziomie cząstek elementarnych pojawi, są procesy, które łamią tę symetrię w czasie. Można by powiedzieć tak: gdybyśmy mieli taką kamerę, która by nam pozwoliła nagrać te cząstki elementarne i zobaczyć, jak one się zachowują, to bylibyśmy w stanie, patrząc na ekran, powiedzieć, czy ten film jest spuszczony do przodu, czy do tyłu. Właśnie tego typu zjawiska, takie łamiące tę symetrię w czasie, prawdopodobnie są odpowiedzialne za powstanie tej nadwyżki cząstek nad antycząstkami. To na koniec. Skąd my to wiemy? To znaczy, na podstawie czego jesteś w stanie mi opowiadać o tym, co się działo tam 10 do minus 33 sekundy po wielkim wybuchu, że najpierw była taka era, taka, później inna, później, że to się działo z cząstkami. Skąd my to możemy wiedzieć? No, nikt tego nie widział. Wiemy to dlatego, że w XX wieku poznaliśmy świat cząstek elementarnych, poznaliśmy fizykę jądrową. Czyli co my robimy? Odtwarzamy trochę warunki wielkiego wybuchu? Co my ta, robimy? Także także. A poza tym wnioski, które wy, wyciągamy z tych wszystkich eksperymentów z cząstkami elementarnymi czy z, z fizyce reaktorowej y, możemy stosować do interpretacji, do wyjaśniania tego, co obserwujemy na niebie. I tak jak fizyka przeżywała swoje, swoje wielkie. Dekady w pierwszej połowie XX wieku i jeszcze, tak powiedzmy, do lat 60., tak astronomia, właśnie dzięki rozwojowi fizyki, który pozwolił na teoretyczne interpretacje wyników, ale przede wszystkim dzięki rozwojowi instrumentów astronomicznych, pozwoliła nam zobaczyć właściwie całą objętość tego przyczynowo związanego wszechświata i badać rzeczy, które się dzieją na końcu wszechświata. A im coś jest dalej, tym jest starsze. I to pozwala odtwarzać historię wszechświata, ale w zasadniczym takim przełomem, to było powstanie ogólnej teorii względności na początku XX wieku i prace takich ludzi jak Lemaitre, jak, jak Gamow. Ale też fajne jest to, że właśnie astronomowie się musieli zakolegować z cząstkowcami, prawda? Bo to się okazuje, że te gigantyczne rzeczy, którymi się zajmują astronomowie, trzeba było się porozumieć, żeby zrozumieć te najmniejsze podstawy. W tej chwili sytuacja się odwróciła, bo Fizyka trochę ugrzęzła, po właśnie po tym wielkim zderzaczu hadronów w Cernie, to, to nie bardzo widać, co by tu się mogło. Jak, jak, skąd mógłby Gdzie tu sięgnąć przejść, Skąd mógłby przejść jakiś przełom? Mhm. Wiadomo, że przez długi czas nikt nie zbuduje większego instrumentu. Tym jest nie, planowany, o ile wiem. To jest bardzo odległa sprawa. Przede wszystkim nie ma motywacji takiej teoretycznej. Nie ma. To te, te fizycy nie mogą przyjść do, nie wiem, amerykańskiego kongresu czy do Brukseli i powiedzieć, z naszych równań wynika, że jak nam dacie tyle i tyle miliardów, to, to zbudujemy maszynę, która to potwierdzi, potwierdzi nasze hipotezy. Astronomowie są w lepszej sytuacji, bo ciągle jeszcze mogą pójść do odpowiedniej agencji i powiedzieć, jak nam dacie tyle i tyle pieniędzy, to my zobaczymy to i tamto. I, i co więcej, dotychczas tak było, że każdy nowej klasy instrument astronomiczny przynosił przełomowe odkrycia. I w tej chwili bardzo wielu fizyków, właśnie głównie fizyków cząstek elementarnych, przekwalifikowuje się, <grytanie> w, oczywiście w cudzysłowie, na, na astrofizyków i zajmuje się badaniami, poszukiwaniem ciemnej materii i badaniami takimi, no właśnie podstaw, mm. początków wszechświata, takimi rzeczami. Jak sięgniesz pamięcią do czasów, kiedy zaczynałeś zajmować się nauką, a w porównaniu z tym, co wiemy teraz, to wydaje mi się, że to jest jakaś no, zupełnie rewolucyjna zmiana. Oczywiście, to jest, to jest nieporównywalne. Wtedy, kiedy ja kończyłem studia, to... Nie było teorii inflacji kosmicznej, także te paradoksy, niepokojące paradoksy teorii wielkiego wybuchu, ten paradoks płaskości, paradoks przyczynowości to wszystko było. Nie było żadnej hipotezy, w jaki sposób powstały te pierwotne fluktuacje gęstości, z których potem powstały galaktyki. Pamiętam, że wtedy taki wielki kosmolog, Jim Peebles, laureat Nagrody Nobla, niedawny, Powiedział, dajcie mi tysiąc przesunięć ku czerwieni galaktyk, czyli tych wielkości, które mierzą jak szybko od galaktyki się od nas oddalają, a powiem wam, jaka jest struktura wszechświata. Dzisiaj znamy miliony przesunięć ku czerwieni. Ciągle nie jesteśmy pewni, jaka jest struktura wszechświata, ale to jest, to jest ta skala. Kiedy ja kończyłem studia, to znanych było kilkadziesiąt pulsarów. No w tej chwili to są tysiące. Nie znano żadnej, ani jednej planety pozasłonecznej. Dzisiaj znamy ich tysiące i tak dalej. Dlatego dobrze jest czasami skupić się nad tym, ile nauka się już dowiedziała, bo czasami, wydaje mi się, że jako publiczność mamy tendencję do takiego marudzenia, że a tego jeszcze nie wiecie, a tego jeszcze nie wiecie, a tymczasem naprawdę wiele rzeczy udało się już ustalić. Ale to nauka, to co zostało teraz powiedziane, to dotyczy nie tylko... Astronomii i nie tylko absolutnie. fizyki. I takim absolutnie wstrząsającym sukcesem nauki jest tak szybkie opracowanie szczepionki na COVID. To prawda, to prawda. Bardzo dziękuję. Doktor Stanisław Bajlik, Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika, Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Radio Naukowe. Tak sobie pomyślałam po rozmowie z doktorem Baitlikiem, że warto by pociągnąć temat czasu. Kiedy zaczął się czas? To zawsze jest emocjonujące pytanie, prawda? Podobałby się Wam taki temat w Radiu Naukowym? Dajcie znać, proszę koniecznie i tradycyjnie dajcie znać. Proszę, czy podobał Wam się ten odcinek? A tymczasem, za tydzień, w odcinku numer 61, będzie o wirusach. Będziemy rozmawiać o książce Karla Cimera, Planeta Wirusów. Czy wirusy sterują życiem na Ziemi? Książka jest wydana przez Copernicus Center Press, krakowskie znakomite wydawnictwo, a Radio Naukowe objęło książkę dumnym patronatem medialnym. Już teraz serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był podcast Radio. Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!